swoją historię, jak poznałam Jezusa. Jezus jest prawdziwym Bogiem i On żyje, wiecie? I On naprawdę zmienia ludzkie życie. Ja stałam się nowym człowiekiem w wieku 13 lat i chcę wam powiedzieć tą historię. Ja byłam człowiekiem bardzo odrzuconym od innych ludzi. Ja się strasznie bałam ludzi. Chodziłam w kompleksach i odrzuceniu. Ja bałam się pokazać swoje emocje. Ja nakładałam maski, cały czas tylko pokazywałam wszystkim tą dobrą stronę, ale ja wewnątrz się strasznie bałam. Bałam się ludzi, bałam się swoich emocji. Na pewno to znasz. W niektórych sytuacjach na pewno też zakładasz maski. Ale chcę ci powiedzieć, że nie musisz zakładać masek, dlatego że Bóg zna cię i widzi ciebie takim, jakim jesteś naprawdę. I nie musisz kozaczyć. Wiecie, co największym kozakiem jest Jezus Chrystus, bo wiecie, co On zrobił? On całkowicie mnie zmienił. I On 2000 lat temu poniósł na krzyżu Golgoty mój i twój grzech. To, co oddzielało nas od Boga. On to zabrał całkowicie. 2000 lat temu wydarzyła się najważniejsza rzecz, jaka miała miejsce w historii ludzkości. Przyszedł Jezus Chrystus na ziemię po to, aby nas pojednać z Bogiem Ojcem. To On jest drogą, prawdą i życiem i nie ma innego pośrednika. Jeśli do tej pory byłeś uczony, że dzięki dobrym uczynkom dostaniesz się do nieba, to ja ci dzisiaj muszę powiedzieć, że jesteś w błędzie. Muszę ci się rozczarować, że nie ma innej drogi do Boga, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. Ja wierzyłam w system uczynków. Ja myślałam, że chodząc do kościoła i modląc się, ja sobie coś wypracuję u Boga. Ale chcę ci powiedzieć, że tylko przez Boga, tylko przez Jezusa możesz dostać się do nieba. On całkowicie zabrał grzech. On całkowicie zabrał wszystkie twoje choroby. On całkowicie zabrał twoje przekleństwo. Czy ty w to wierzysz? To się wydarzyło 2000 lat temu, ale On wtedy umarł i zmartwychwstał. On poniósł twój grzech na siebie. On stał się grzechem po to, abyś ty się stał sprawiedliwością. On stał się chorobą po to, aby dzisiaj mógł być uzdrowiony. To się stało 2000 lat temu, ale On jest ciągle taki sam. I On dzisiaj wzywa nas do tego, aby oddać Mu swoje życie. To ty musisz podjąć tą decyzję. Nikt za ciebie nie podejmie tej decyzji. To jest najważniejsza decyzja twojego życia, bo ona decyduje o tym, gdzie spędzisz swoją wieczność. W niebie albo w piekle. Wybierz życie, abyś żył. Dlaczego żyjesz pod przekleństwem? Możesz być dzisiaj wolny. Możesz być dzisiaj zdrowy. Ja jestem zupełnie nowym człowiekiem. Stałam się nowym stworzeniem. Ja nie mam nic wspólnego z tamtą osobą. Wiecie, ja dzisiaj jestem szczęśliwa. Ja dzisiaj jestem odważna. Ja każdego dnia zwyciężam. Każdy dzień jest wyzwaniem, ale Bóg jest tym, który daje mi zwycięstwo. Ja chcę dzisiaj cię zachęcić do tego, abyś pojednał się z Bogiem. Ja dzisiaj chcę ci dać takie wyzwanie. Jeśli jesteś dzisiaj chory, jeśli jesteś zniewolony, przyjdź do nas, zostaniesz uzdrowiony. A teraz mówię do osoby, która czuwa ból w lewej stronie, tutaj w lewym boku. Kujecie w lewym boku i czujesz taki ból pod żebrami w kierunku pleców. Chodź, zostaniesz uzdrowiony. Osoba, która ma problem z prawą ręką. Coś się wydarzyło z prawym nadgarstkiem, jakiś ból. Prawdopodobnie jakiś wypadek albo coś w tym stylu. Chodź, zostaniesz uzdrowiony. Osoba, która ma zwyrodnienie w części piersiowej kręgosłupa. Chodź, zostaniesz uzdrowiony, jeśli przyjmiesz to przez wiarę. Chodź, jesteśmy tutaj dla siebie po to, aby mówić ci i świadczyć ci o żywym Bogu. Bo On całkowicie zmienił mnie, ja jestem nowym stworzeniem. Ja idę do nieba i wiem, gdzie spędzę swoją wieczność. I każdego dnia zwyciężam na ziemi, a ty podejmij tą decyzję.